Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Tajemnice Pisma Świętego odkrywają ksiądz profesor Janusz Nawrot oraz Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym tygodniu. Szczęść Boże, bardzo nam miło znowuż. Proszę Państwa, ostatnio opowiedzieliśmy, że będziemy jeszcze kontynuowali fragment 18 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Dwa wersety w takim środkowej części tego rozdziału jeszcze nam zostały. 22 i 23 werset, bo to dość istotne wersy. To wszystko wokół tych spraw seksualnych w ostatniej audycji jakoś się kręciło. No i to cały czas jesteśmy w tym samym temacie. Ja może 22 przeczytam, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, to jest obrzydliwość. Tak. Oczywiście chodzi o obcowanie mężczyzny z mężczyzną. Ten tekst jest z punktu takiego bardzo patriarchalnego pisany, więc to jest jakby tekst mocno do mężczyzn pisany. No i rzeczywiście to jest potępienie homoseksualizmu. To znaczy, jest obrzydliwość. To znaczy, powiemy tak, ściśle biorąc, musimy tutaj rozgraniczyć obie sprawy. Znaczy wpierw, dlaczego do mężczyzn? No ponieważ w tym momencie mężczyźni wiedli rolę dominującą społeczną, ale my wiemy doskonale, że sprawa również dotyczy kobiet, czyli tego, co dzisiaj nazywamy kobieta też nie powinna obcować z kobietą. Lesbijskimi, tak, tak, tak. Natomiast powiedział pan potępienie homoseksualizmu. Proszę państwa, wykorzystam antenę, żeby od razu powiedzieć nie samego homoseksualizmu jako takiego. Ponieważ nie jako skłonności, ale bardziej czynności, aktów. Tak samo nie jest to aktu, potępienie tak, homoseksualistów. Tak, tak, samego aktu, zarówno osoby, jak też i właśnie tejże skłonności. Proszę państwa, do dzisiaj toczy się taka debata. Jedni są zwolennikami stwierdzenia, że homoseksualizm jest zboczeniem, inni mówią, że jest tylko opcją. Opcją. Generalnie tutaj nam pewne standardy życia, o ile się nie mylę, ja dokładnie się tutaj na tym nie znam, ale wyznacza stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, coś takiego, czy psychiatrycznego, które stwierdziło, ja dokładnie nie wiem, tu bym prosił naprawdę się moim zdaniem niezbyt kierować, ale to jest, wydaje mi się, że chodzi o tę nazwę tutaj, które stwierdziło, że homoseksualizmu nie można nazywać dewiacją już, czyli zboczeniem jako takim, tylko należy nazywać to, co pan powiedział na początku, niech mi pan przypomni. Skłonnością. Ja to mówię opcja, skłonność, tak, no można tak powiedzieć, to znaczy jedną z możliwych opcji seksualnych. Do dzisiaj toczy się debata, o ile mi też wiadomo, ja tematu nie zgłębiam, prawdę mówiąc, bo on leży troszkę poza moimi zainteresowaniami, chociaż może ze względu na te wersety trzeba by było się troszkę głębiej nad tym zastanowić, ale chyba odpowiedzi do tej pory, ja nie wiem tutaj, czy co by mogli powiedzieć seksuologowie, ale definitywnej nie ma, skąd się to bierze. Niektórzy są zwolennikami, że jest to jednak zawsze po pierwsze i uleczalne, bo dwa, że jest to preferencja nabyta. A więc, że nie ma ludzi, którzy rodzą się permanentnie, powiedzmy, z taką skłonnością homoseksualną. Inni z kolei twierdzą, że to jest wrodzone, że to może być od razu, no są tacy, którzy odczuwają to od najmłodszych lat, powiedzmy, taką skłonność. W tym momencie nie wiem, proszę państwa, jak to ocenić. Kościół też tutaj szczęśliwie nie zabiera zdania odnośnie samej skłonności. To znaczy, jeżeli zabrał zdanie, to powiedział nam bardzo pozytywną jedną sprawę, czy dwie nawet sprawy, to co już pan zaznaczył tutaj, że po pierwsze ani tejże skłonności nie można nazwać jako takiej grzechem, bo nikt sobie orientacji, chodziło mi o orientację właśnie, o orientacji seksualnej, nie wybiera. A więc jeżeli ktoś odczuwa od początku swojego życia, tak jak sięga pamięcią, że ma taką skłonność, taką orientację homoseksualną, to sama orientacja nie jest grzechem, bo człowiek sobie, mówię, tego nie wybiera. Po drugie, Kościół też głosi, że nie wolno nigdy nikogo potępiać. Zresztą my nikogo nie potępiamy. Nie potępiamy również zbrodniarzy. Nie potępiamy morderców. Nie potępiamy ludzi, którzy dopuszczają się nieraz straszliwych aktów. Co prawda mamy bardzo ostre, na przykład dzisiaj, osądzenie postawy pedofilów, na przykład, nie? Ale to jest tak tylko ludzkie osądzenie, tak? Nie wiemy, co będzie z nimi później, tak? To znaczy raz, a dwa, Kościół też w imię godności człowieka
właśnie takiej personalistycznej godności człowieka. Mówi, nie potępiajmy ludzi jako ludzi, ponieważ każdy ma godność ludzką i on tej godności nie traci. Obojętnie jakich czynów by się nie dopuścił, on tej godności nie traci. To w średniowieczu Dante Alighieri w różnych kręgach piekielnych poszczególnych grzeszników umieszczał. My już tego się nie trzymamy, co wtedy było w Polskiej Komedii. Ewidentnie. No, umieszczał tam również papieży, wielu biskupów i tak dalej, wielu księży, więc można sądzić, że tam bardziej swoich myślał o swoich przeciwnikach. W średniowieczu było może inne patrzenie na człowieka. My dzisiaj jesteśmy naprawdę pod dużym i sądzę, że bardzo szczęśliwym wpływem personalizmu po II wojnie światowej, głównie filozofii francuskiej, zresztą bardzo popieranej przez kardynała Wojtyłę swego czasu. I to on napisał swoje słynne Osoba i czyn właśnie i Miłość i odpowiedzialność. Więc dzisiaj to my czerpiemy właśnie z tego i mówimy, że żadnej osoby nie można potępiać, natomiast ewidentnie trzeba potępiać czyny. Czyny, do których dochodzi, których dana osoba się dopuszcza, zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzą one ze świadomości i wolnej woli, a więc są dokonywane właśnie według tych dwóch fundamentalnych warunków grzechu, czyli właśnie świadomości i wolnej woli, i wolności. Więc same czyny są zawsze godne potępienia. I stąd też mamy tutaj właśnie w Biblii to podstawowe stwierdzenie, nie będziesz obcował z kobietą czy z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, czyli tak, obcowanie, nie dopuścisz się tego aktu seksualnego z nią. Tak jest, właśnie, nie dopuścisz się czynu. Autor nic nie wspomina o samej skłonności. Nie wiem, czy on miał tę świadomość, że coś takiego może istnieć, czy on rozmawiał z takimi ludźmi. W każdym razie ogłosił, że to są tylko czyny. Dlatego może podsumowując, powiemy, proszę Państwa, ani nie sama skłonność, ani nie człowiek, który na nią cierpi. Ja dlatego zresztą kiedyś to miałem okazję czytać bardzo ładne, że nie powinniśmy, zresztą bardzo pogardliwe jest stwierdzenie o kimś na przykład, że jest pedałem czy lesbą, bo to jest takie, to jest naprawdę pogardliwe. Po drugie, nawet nie powinniśmy używać języka, że ktoś jest homoseksualistą. Być może oni sami o sobie o tym mówią, ale ja osobiście przekonałem się do tego, czytałem właśnie, jeżeli już to mogę powiedzieć, jestem osobą homoseksualną. Dlaczego? Dlatego, że wpierw jestem osobą, a dopiero potem mówię o mojej skłonności. Natomiast jeżeli ktoś kogoś określa mianem homoseksualista, to on już niejako znakuje całe jego życie pod tym kątem. No, wiemy, proszę Państwa, że popęd seksualny człowieka po jedzeniu i po piciu. No to właściwie jedna z podstawowych potrzeb, tak, w piramidzie Maslowa. Druga, oczywiście, ale nie decydująca jednak. Nie decydująca. Człowiek ma za zadanie stawać się człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc nie ma podlegać pod jakiekolwiek swoje popędy, tylko ma nimi rządzić. I w tym momencie mówimy w pełni o osobie. Dlatego też ładniej jest mówić właśnie z takim szacunkiem, jeżeli zwłaszcza ktoś zrobi taki coming out, nie? Takie naprawdę ujawnienie się, co wymaga według mnie ogromnej odwagi. Zwłaszcza mówię tu w naszym społeczeństwie. W dużych miastach może jest już to jakoś bardziej dopuszczalne, ale w środowiskach małomiasteczkowych czy wiejskich jest to jeszcze naprawdę temat zupełnie tabu. Dlatego gdy ktoś się tak określi w sposób, powiedzmy, oficjalny, znany, on to przyzna, to według mnie zasługuje na bardzo wysoki szacunek. Ponieważ no, wie, że może się spotkać z pewnym ostracyzmem społecznym, no bo ludzkie myślenie jest jeszcze bardzo uproszczone. Ja dlatego tutaj mówię też, proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że szacunek do każdego człowieka jest naszym obowiązkiem. Paradoksalnie tak myślę, że chyba w czasach starożytnych chyba tym ludziom było w jakiś sposób łatwiej, zwłaszcza w tej kulturze grecko-rzymskiej, gdzie to było bardzo wtedy dość powszechne, jak tak się... Czy to było łatwe? Proszę Państwa, nie mylmy łatwości ukazywania się z wyuznaniem. Cywilizacje te starożytne upadły poprzez wyuznanie. Tam jednak nikt już nie trzymał się porządku moralnego. I ja muszę powiedzieć, kiedyś to mnie przekonało, 2 lata temu chyba, tak dobre 2 lata temu, miałem okazję uczestniczyć w pewnej cudownej sesji naukowej, dotyczącej rodziny. U nas na Wydziale Teologicznym naszego Uniwersytetu ona była przeprowadzona i chodzi o pewien, to nie był artykuł, ale wystąpienie wstępne jednego z naszych wykładowców, który powiedział jedną śliczną tezę, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy powszechnie chrześcijanie byli tępieni, prześladowani, kiedy tak liczne były męczeństwa, chrześcijaństwo rozwijało się żywiołowo. I postawił pytanie, dlaczego?
Dlatego, że chrześcijaństwo było jedyną religią, która zaczęła stawiać wymagania moralne. To jest niezwykle cenne, że ludzie, którzy pragnęli pewnego odnowienia życia społecznego, życia moralnego, nie znajdowali tego w tej zepsutej, zgniłej cywilizacji starożytnej, gdzie wszystko wszystkim było wolno. Naprawdę wolno było. I gdzie powszechnie tam związki, czy zdrady, powiedzmy, małżeńskie, czy właśnie związki jednopłciowe, to było wszystko dopuszczalne. Tam już nikt nikogo za nic nie krytykował. I to spotkania to były te zwłaszcza te uczty i tak dalej, kiedy sobie popito, więc to było naprawdę dopuszczalne. I w tym momencie pojawia się chrześcijaństwo, które mówi stop, w imię godności człowieka nie wolno. A tę godność człowieka oczywiście nie wywoływano, no, nie wiązano może tak jak dzisiaj z filozofią personalistyczną, ale z czym? Z odkupieniem przez Boga. Jeżeli Jezus Chrystus za ciebie umarł na krzyżu, to znaczy, jaki ty musisz być dla Niego cenny jako człowiek. Więc nie kalaj się czymś takim, jakimś takim obrzydlistwem, zresztą zaraz dojdziemy do kolejnego wersetu, który będzie jeszcze bardziej obrzydliwy, w sensie uczynkowym oczywiście. Nie kalaj własnej godności, bo zostałeś odkupiony przez Jezusa Chrystusa. My oczywiście do tego dodajemy jeszcze pierwszy akt, czyli stworzenia. Bóg cię powołał do życia, a więc skoro ciebie powołał do życia, to znaczy, że twoje życie ma wartość w jego oczach, a więc nie zmniejszaj wartości tego życia poprzez takie czyny, które będą ciebie deprecjonować, nawet gdybyś był już niewierzący. Gdy sobie z Pana Boga nic nie robisz, to znaczy nie robisz w sensie takim, że nie bierzesz pod uwagę moralności chrześcijańskiej, to bacz na poczucie własnej godności jako człowieka. A tę godność zbudujesz dopiero wtedy, kiedy ty wiesz, że panujesz nad wszystkimi twoimi popędami, nad wszelkimi siłami, które drzemią w twoim ciele, że ty masz nad tym kontrolę. To wtedy możesz czuć się prawdziwie godny jako człowiek. Bo rzeczywiście to już jest przynajmniej scheda cudowna z filozofii starożytnej. I Platon, i Arystoteles, jeszcze wielu innych, którzy wyraźnie mówili właśnie o tym, jak człowiek jest mimo wszystko wyjątkowy spośród stworzeń, ale dzięki temu, że ma panować nad sobą. To było wbrew też rozpowszechnionemu w Grecji hedonizmowi, wręcz jako kierunkowi filozoficznemu, który też hołdował przede wszystkim przyjemnością. To przyjemność ma być największą wartością życia ludzkiego. Absolutnie nieprawda właśnie. Przyjemności czy dążenie do przyjemności kończyło się tragediami. I dzisiaj my mamy też to samo, proszę zobaczyć, że nasza cywilizacja zachodnia idzie w kierunku samounicestwienia. Też gdzieś kiedyś miałem okazję czytać, no znowuż się rozgadam, musimy zaraz przejść, ale ten kolejny werset będzie mówił też o tym samym, żebyśmy nie ulegali. Taki mały wywiad z taksówkarzem w Brukseli, pochodzenia marokańskiego, muzułmaninem. Zadano mu pytanie, dlaczego właśnie tutaj, w tej właśnie takiej nowoczesnej cywilizacji zachodniej, on tak bardzo właśnie trwa przy swojej wierze. I wtedy facet powiedział bardzo szczerze, taksówkarz, prosty człowiek, mówi: a co cywilizacja wasza ma nam do zaproponowania? Macie do zaproponowania aborcję, macie do zaproponowania eutanazję i totalne przyjemnościowe spojrzenie na świat. Mówi, to nie jest dla nas, my mamy wyższe poczucie człowieczeństwa. No, zakasował faceta, bo rzeczywiście tak jest. No ja ostatnio czytałem właśnie jakieś takie badania, doniesienia, które pokazują, że najbardziej takie wierne swojej religii są właśnie te kraje muzułmańskie. Wcale nie kraje związane z chrześcijaństwem, tylko tam jest takie mocne przywiązanie i teraz nie mówimy w żaden sposób o terrorystach, tu zupełnie ich bierzemy teraz w nawias, bo to nie o to chodzi. Chodzi o takie rzeczywiście trwanie przy tych takich prawidłowych zasadach i wartościach swojej religii. Tu jest akurat sprawa o wiele bardziej skomplikowana, bo nam jako chrześcijanom bardzo trudno jest zaakceptować fundamenty islamu jako takie, nie? Zwłaszcza te relacje z kobietami. Oni usiłują to tu w Europie inaczej przedstawić. Natomiast no wiadomo, jak to jest w tej kulturze, ścisłej kulturze muzułmańskiej,
no tam jednak kobieta nie ma dużo do powiedzenia. Dzieci są wyżej cenione od kobiety, jeżeli są płci męskiej i tak dalej. Ale ja już nie będę się tu wypowiadał, bo ja aż tak islamu nie znam, a nie chciałbym naprawdę krzywdzić wyznawców tutaj, czy zasad religii, no, która, mówię, jest mi znana o tyle, o ile tam człowiek czyta i tak dalej. No pewne zasady islamu dla nas są nie do zaakceptowania, ale fakt wierności jest niewątpliwie większy. U nas chrześcijaństwo, niestety, ja tak powiem brutalnie, ale dla wielu ludzi stało się po prostu rozrywką życia i jeżeli mi się podoba, to jestem, jeżeli nie, no to odchodzę. A więc totalnie ja decyduję o tym dzisiaj, czy przyjąć te zasady chrześcijańskie, czy ich nie przyjąć. Przyjmuję to, co mi się podoba, a odrzucam to, co mi się nie podoba. I to jest dla mnie horrendalne. Kiedy ja wiem, że mój Bóg umarł za mnie na krzyżu, a ja sobie teraz tego będę wybierał, to, co mi odpowiada, albo porzucał to, co mi nie odpowiada, to ja mówię, co ja robię ze śmiercią mojego Boga? Przecież On umarł za tę prawdę, która ma mnie uczynić człowiekiem. Ale dosyć kazania. No właśnie, bo zostało nam jeszcze 5 minut przed przerwą, to może ja ten 23 werset tylko przeczytam, no bo on rzeczywiście łączy się z 22 i właściwie w jaki sposób można je nawet wspólnie omawiać przecież. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem, przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota. W 22 mieliśmy potępienie aktów homoseksualnych, a teraz mamy aktów zoofilnych. Zoofilnych, tak, to tu już, proszę Państwa, gdybyśmy mieli się spierać. Ja no też nie jestem ani seksuologiem, ani psychologiem. Nie wiem, czy ostatecznie homoseksualizm uznać tylko za orientację seksualną, czy za zboczenie. Tu już mamy na pewno do czynienia ze zboczeniem przy zoofilii. Tu już jest ewidentnie zboczenie. Tu już nie mamy żadnej wątpliwości, że nie chodzi o orientację seksualną. Jeżeli człowiek współżyje z istotą będącą gatunkowo totalnie różną niż on, to tu już nie możemy powiedzieć o orientacji seksualnej. Także tutaj nie ma, proszę Państwa, żadnej wątpliwości. Dlatego też rzeczywiście jest to kwestia, tu akurat autor mówi, stałbyś się nieczysty, w sensie prawnym oczywiście, ale my ewidentnie, Kościół mówi tutaj, że to jest nie tylko nieczystość prawna, czyli rytualna, to jest przede wszystkim obrzydliwość moralna. Moralna, bo człowiek nigdzie tak nie poniża swojej godności, niż współżyjąc ze zwierzęciem, niestety. Bo to jest poniżenie ludzkiej godności, kiedy dokonuje się aktu, który jest w naturze ludzkiej, służy przede wszystkim przedłużaniu życia. Człowiek sobie z tego zrobił właśnie zabawę. Przecież tam nie ma ani krzty miłości, no bo jak można czuć miłość do zwierzęcia? Więc nie ma żadnego czynnika, który ów akt seksualny podnosiłby do godności życia ludzkiego. Dlatego tu ewidentnie musimy mówić o zboczeniu. Proszę Państwa, tych zboczeń jest więcej. Autorzy tutaj nie wynotowali. Nekrofilia, pedofilia, tak, również i tak dalej. To tych wszystkich rzeczy jest bardzo dużo. Ja tylko tutaj jeszcze jedno takie dopełnienie dodam, że oczywiście nie chodzi o sytuację, w której na przykład młody pies, bo takie sytuacje się zdarzają, nagle podbiega i próbuje gwałcić ludzką nogę, bo to nie o to chodzi. To jest jego popęd. Czynnik jest... Oczywiście tak. Odrzucajmy je, żeby tego się nie nauczył, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy my nie byli tą stroną czynną w tym akcie i w żaden sposób się w to nie próbowali zaangażować. Także dlatego, że pomijając tego, że to jest grzech zoofilii, nawet powiedziałbym, że zbrodnia zoofilii, ale też no, tak naprawdę my wtedy dokonujemy pewnego wykroczenia przeciw tym zwierzętom. My trochę je niszczymy w ten sposób. Oczywiście. One być może tego nie odczuwają. One się szybko przyzwyczajają. Ja nie mam, bo to zawsze, nie wiem, zwierzę, które podlega swojemu gospodarzowi, uznaje go za pana, więc ono się tam podda. Ono jakoś nie będzie, powiedzmy, tam specjalnie, ale z drugiej strony mówię, ach, dobra, już może wyjdźmy z tej tematyki, bo ona jest... Tak, ja już myślę, że najlepiej, tak, że mówiąc, już teraz to, chwila to. Muzyki i przejdziemy już do innych tematów. No ale proszę Państwa, zobaczcie, w słowie natchnionym też mamy te sprawy, nie? Dlatego tak, chociaż widać, są trudne. Są, one nas napawają, nas naprawdę obrzydzeniem, ale to jest też Słowo Boże. Autor biblijny musiał to gdzieś zauważyć. Niech Państwo to zapamiętają, że zoofilia to jest sromota, a teraz muzyka. Krąg biblijny.
każdy czas. Bóg jest tu, Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas i w sercu go masz. Światłem jest w ciemną noc i w modlitwie mej słyszę jego głos. Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas. Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas i w sercu go masz. Światłem jest w ciemną noc i w modlitwie mej słyszę jego głos. Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas. Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Teraz 24 werset i kolejne, tak? Czyli końcówka tego 18 rozdziału. Tak, tematyka jest ładna. Wchodzimy, proszę Państwa, znowu zauważycie w tekście upomnienia, które tu nazywamy końcowymi, posiadają ten sam charakter generalny, jak wersety od 1 do 5. Może dlatego warto by je przeczytać. Ja przeczytam ten kilka wersetów. Nie wiem, czy od razu wersetów. Wszystkie, ale weźmiemy sobie do 27 może, nie? Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją, więc za jej winę ziemia wypluła swoich mieszkańców. Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedli się wśród was, bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia została splugawiona. No mówiąc najprościej, wracamy rzeczywiście do tych wątków z początku, bo to jest przypomnienie, dlaczego nastąpiło to wyniszczenie tego wszystkiego, co było wcześniej. Pogan, tak. Tu, proszę Państwa, macie odpowiedź właśnie na to. Ci z Was, którzy się może gdzieś tam trochę jeżyli na fakt, że Bóg tak preferował swój naród i bezlitośnie wypędził mieszkańców ziemi przed Izraelitami. Tu macie odpowiedź, dlaczego Bóg to uczynił. Oni splugawili ziemię, którą On nadał niegdyś Abrahamowi. A więc z definicji dla Boga była to ziemia święta, bo była to ziemia przodka narodu wybranego i ziemia, którą Bóg nadał jemu w posiadanie. A więc dla Izraela dzisiaj ziemia obiecana, czyli ówczesny, czyli powiedzmy Kanaan, dzisiaj mówimy Palestyna, czyli kraj Izraela, to jest ziemia święta. Co to znaczy ziemia święta? Po pierwsze, ziemia dana od Pana, od Boga, ale po drugie, ziemia święta to znaczy ziemia niesplugawiona grzesznym postępowaniem. I to jest niesamowicie ważny element, bo teraz ten drugi właśnie, ziemia niesplugawiona, ma z kolei swoje dwie przyczyny.
tutaj. Pierwsza to jest sprawa właśnie świętości ziemi, czyli ziemia, żeby nie była przez was splugawiona, więc żeby nie była ona skalana waszymi grzechami, bo to jest ziemia, którą ja wam dałem, a więc skoro ziemia jest moja, to powinniście tę, czy świętość tej ziemi uszanować. Po drugie, nie czyńcie z siebie pogan z powrotem, czyli owszem, jesteście moim ludem, bo możecie przejąć moją wiarę, ale zachowywać się będziecie jak poganie, bo będziecie inaczej, czy byście plugawili tę ziemię obrzydliwościami tymi samymi, które czynili poganie. Ponieważ ja ich wypędzam przed wami, to wy macie widzieć, jaką ja mam reakcję na te obrzydlistwa moralne, które ci poganie czynili. Ponieważ oni, oczywiście ich bogowie nie są prawdą, więc ich bogowie nie mogą im narzucać jakichś tam wartości moralnych. Bo jeżeli człowiek wymyśla sobie Boga, no to wymyśla Boga na swoją modłę. Czyli wymyśla Boga, który nie wymaga, a który, owszem, wymaga w sensie składania ofiar, bo mówiliśmy nawet o ofiarach z dzieci, że te bóstwa wymagały tego, natomiast nie były to bóstwa, które mieszały się do postępowania moralnego człowieka. A tu Bóg mówi, absolutnie mi tego robić nie będziecie, bo inaczej wy się upodobnicie do pogan. I tu zobaczmy, proszę Państwa, niesamowicie ważna sprawa, która również dotyczy nas, chrześcijan. Nie wystarczy przyjąć Jezusa czy chrześcijaństwa jako wiarę, jako zasady wiary. Trzeba jeszcze żyć według tych zasad, to znaczy żyć według tego, co z tych zasad dla nas wynika. I to jest bardzo ważne. Czyli ty musisz twoją wiarę potwierdzić twoim postępowaniem, bo to, że powiesz, że to jest to właśnie to klasyczne wezwanie, takie wiara bardzo ogólne. Wiara bez uczynku jest martwa. Martwa, tak, siłą rzeczy. Natomiast ludzie tak mówią, że jestem katolikiem, ale... Nie? I już się zaczyna ileś spraw, które ja wyłączam. No nie może tak być. Jeżeli przyjmujesz wiarę i Jezus Chrystus jest twoim Bogiem, to nie jest Jezus Chrystus, który ma jedno oko, albo jedno ucho, albo jedną nogę. To jest Chrystus albo cały, albo go w ogóle nie ma. I dlatego nie można z postępowania moralnego wyrzucać czegokolwiek, bo mi się to akurat nie podoba, bo ja mam z tym kłopoty. To nie ma czegoś takiego. Nie ma. To jest wtedy tworzenie własnego bożka, tak naprawdę. Własnego bożka oczywiście i własnej wiary, która z chrześcijaństwem ma tyle wspólnego tam, co ja z wielkim Mao Tse-tungiem na przykład. Nie? No to powiedzmy tam może budowę ciała wspólnego, to jest pewien korpus, ale jednak w szczegółach się trochę różnimy. Nie? Dlatego ja jeżeli przyjmuję Jezusa Chrystusa, to ja mogę mieć, bo Jezus mi nie odmawia posiadania trudności z wypełnianiem tej wiary i ja w tych czy innych sprawach mogę nawalić, ale nie może tak być, proszę Państwa, że dlatego, że mi się coś nie podoba, to ja powiem, Panie Jezu, ale tego to ja sobie nie przyjmuję, a to takiego czegoś nie ma. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ja mam może nie tyle wątpliwości, ile... Bo gdybym miał wątpliwości, to jeszcze jest pół biedy, bo ja te wątpliwości mogę rozwiązać. Ja wtedy szukam, ale jeżeli ja programowo czegoś się wyrzekam, to bardzo proszę ściągnąć krzyżyk z szyi. To bardzo proszę ściągnąć krzyżyk, bo taka by de facto była konsekwencja, żebym ja nie ogłaszał siebie, że jestem wierzący, ale postępuję jak poganin zupełnie. Nie? Dlatego Bóg jest tutaj absolutnie jasny. Absolutnie jasne. I my nie możemy, proszę Państwa, sobie do dzisiaj nie możemy w imię wierności Jezusowi, to jest pierwsze, po drugie w imię własnej godności, a po trzecie w imię prawdy, którą nam Jezus pozostawił, nie możemy sobie dobierać z wartości wiary to, co jest mi odpowiednie, a to, co jest mi nie, czy to co mi się nie podoba, to ja sobie będę odrzucał. Nie ma tego. To zresztą, proszę Państwa, nie dotyczy li tylko kwestii akurat szóstego przykazania, chociaż tu chyba mamy najwięcej kłopotów, ale dotyczy to również kwestii przykładowo świętowania niedzieli, bycia na mszy świętej, nie chodzenia na zakupy, jeżeli nie jest to absolutnie pierwsza potrzeba, czy zakupy nagłe. To jest kwestia poszanowania życia, no, dzieci od samego poczęcia, prawda? Czyli ileś tam spraw, które mamy, na przykład kwestia płacenia podatków, jeżeli chodzi o siódme przykazanie, kwestia szacunku do drugiego człowieka, jeżeli chodzi o przykazania miłości i tak dalej, więc to jest kwestia na przykład kwestii, też przestrzegania takich nawet drobnych rzeczy, które nam się wydaje, że jak przekroczymy, to nic się nie stanie. Jeżeli widzimy znak ogranicza prędkości do 40 km na godzinę, a my idziemy 50, bo przecież droga pusta i tak dalej, i tego typu rzeczy. Tak, ja akurat nie jeżdżę, bo nie jestem kierowcą, więc... Więc ja tu powiem panu odwrotnie, że ja muszę się niestety przyznać państwu, że rzadko przestrzegam przepisy. Ja sobie to niestety biorę jako grzech, aczkolwiek uważam, że
czasami pewne dobro wspólne wymaga, żeby tych no, albo już może nie będę kontynuował, bo ja jednak czasami muszę powiedzieć, że dostaję szału dosłownie, kiedy widzę, że ktoś jedzie właśnie, zwłaszcza w mieście, gdzie naprawdę ta płynność ruchu domaga się, aby jechać zgodnie ze wszystkimi. Kiedy ktoś mi nagle zaczyna hamować, w sensie takim, że on jedzie absolutnie zgodnie z przepisami, no jest to zgodne, ale zaczyna mi jechać tylko tyle, robi się od razu kolejka i tak dalej, ludzie się denerwują. Koszty społeczne tego są dosyć duże. Dlatego mówię, jeżeli jedziesz w strumieniu aut, dostosuj się do tego, mimo wszystko. Pewnie, że nie mam co mówić o wariacji, gdzie jest 50, no nie będę jechał stówą, no bo to jest, wczoraj nawet oglądałem, niesamowite, tam ktoś zarejestrował w Łodzi na skrzyżowaniu, facet w mieście przejechał 150 na godzinę przez skrzyżowanie. No to nieźle. Tak? No naprawdę, co prawda szczęśliwie było pusto, ale już czerwone, żółte się kończyło, było czerwone, ale już tak facet poprół, że no rozwaliłby tam kogoś, gdyby tam wpadł na kogoś, to albo siebie, albo kogoś. Oczywiście, proszę Państwa, to jest grzech ciężki, bo to jest grzech narażenia życia swojego i życia cudzego. Ale jeżeli wiem, to że... przekroczenie naprawdę... kilkanaście kilometrów to nie jest grzech ciężki, no, oczywiście, więc... Ale to być może już jestem laksystą, proszę Państwa. Kto z Was jest zwolennikiem ścisłego, arcyścisłego przestrzegania przepisów, ma prawo, no bo jeżeli jest i to obowiązuje u nas jako przepis kodeksu, to jak najbardziej macie prawo. Ja tylko mówię, że wolę się nie narażać tym, co za mną jadą, że kiedy będę gdzieś tam potem, aczkolwiek jakiś mały sposób znalazłem, bo wpadłem kiedyś tam, sobie włączyłem taką moją ulubioną muzykę i ona mnie tak uspokoiła, że proszę wierzyć, skąd? Z Junikowa do siebie, czyli na Orła Białego, jechałem dosłownie zgodnie. To była noc, to było w 9:30, czyli wieczór zupełny. I jechałem zupełnie według przepisów. I potem żałowałem, że już tak szybko zajechałem. Więc można i tak czasami. Ale proszę Państwa, mówię... Można było wybrać jakąś drogę naokoło, na przykład. To na to... Gdzieś to, przez jakieś okoliczne to miejscowości i tak dalej. Do siebie przez Piątkowo jeszcze jechać, to też tak. No, ale proszę Państwa, macie tutaj, bo odeszliśmy daleko. Podsumowujemy tylko. Żądanie Pana Boga jest bezwzględne. Musicie uszanować ziemię jako mój dar, bo to będzie w Księdze Powtórzonego Prawa, zobaczycie, będzie to ziemia, która, na którą oni się nie trudzili, otrzymali ją w prezencie, otrzymali od Boga, dlatego jest to ziemia dla nich święta, dlatego jej nie wolno kalać postępowaniem obrzydliwym moralnie. I po drugie, z powodu, nie tylko z powodu świętości ziemi, ale z powodu konieczności odróżnienia się od obrzydliwości pogan, a więc byście wy nie byli jak poganie. To, że wy przyjmiecie mnie jako Boga, nie oznacza, że ja mam być tylko w waszej teorii, ale muszę być również w waszej praktyce. To teraz rozumiem, że od 28 do 30, ta druga część? To tu bym powiedział tak, to już jest tylko małe podsumowanie. Myślę, że już raczej nie będziemy. Tu jest tylko pewien nakaz. Dalej te obrzydliwości pogańskie jest. Proszę Państwa, myślę, że do końca już doczytacie sobie sami, bo tu, tak jak szybko to czytam, autor już nie przewiduje żadnych tak de facto nowych myśli. No tylko stwierdzenie tej groźby 29 wersetu, nie? To jeszcze byśmy ewentualnie... To ja wchodzę do 29 wersetu i proszę Państwa, czytam, bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. Bo tu mamy jeszcze może trzeci taki argument, czyli świętość ziemi, obrzydliwości pogan i trzecie, wyrzucę was, czyli będzie ukarany śmiercią, bo wyłączony z ludu to jest nie tam, że sobie pójdzie siedzieć na ławce karnej, albo pójdzie do kozy, jak to się kiedyś mówiło w szkole, tylko będzie wyłączony z ludu. A co to znaczy wyłączony z ludu? Wyłączony z ludu, czyli wyłączony z opieki Boga i ze wszelkich błogosławieństw, jakie ten lud nosi ze sobą, bo ten lud cieszy się permanentnym błogosławieństwem Bożym. A więc ktoś, kto jest wyłączony z ludu, nie będzie miał żadnej Bożej opieki, żadnego Bożego wsparcia i dopóki żyje, będzie się już potwornie trudził. Proszę sobie przypomnieć, kto został wyłączony na zawsze z tej opieki, chociaż nie umarł od razu. To był Kain.
A więc generalnie wyłączony z ludu Bożego, czyli tak de facto stanie się jak prawie za życia, prawie jak potępiony. Być może kiedy się nawróci, bo zawsze ta możliwość jest, kiedy zaprzestanie swojego postępowania, będzie mógł wrócić. Natomiast wyłączony jeszcze, oczywiście my wiemy, na fundamencie prawa, bo stanie się nieczysty, bo jeżeli to jest to taka robi, banicja to właściwie. Jest, tak, ale to jest tak. Natomiast teologicznie to jest o wiele gorsze niż tylko wyłączenie prawne z tego ludu. Bo to jak każdy nieczysty jest też wyłączony czasowo z ludu i dopiero wtedy, kiedy minie okres tego oczyszczenia, no to on może wrócić. Natomiast ten jeszcze z powodu obrzydliwości postępowania, proszę nie zapomnieć o jeszcze jednym, tutaj autor go nie wspomina, no ale teraz mi się od razu przypomniało. Przecież ten, kto postępuje obrzydliwie w społeczności, to co robi? Gorszy. A więc zaraża swoim postępowaniem innych jeszcze, nie? Dlatego... I przez to jest jakaś taka zła szansa, zła możliwość na to, że ten grzech będzie się jeszcze bardziej rozprzestrzeniał dzięki niemu. Oczywiste. I w tym momencie, gdyby Bóg nie karał, no to znaczy, że Bóg jest spolegliwy, albo Bóg to popiera, albo Bóg już jest stary i nie dowidzi i tak dalej, albo nie dosłyszy. I ludzie by zaczęli czynić dokładnie to samo, nie? Jest cudowny psalm, przypomniał mi się 120 chyba piąty, wie pan. Jeżeli byśmy tylko na sekundę, ja to zaraz szybko spróbuję znaleźć. Pewnie piąty werset, prawda? Czwarty i piąty, właściwie dwa ostatnie wersety. Spróbuję je przeczytać. Tylko. Panie, dobrze czyń dobrym ludziom prawego serca, a tych, co schodzą na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze złoczyńcami pokój nad Izraelem. Bym powiedział dokładnie werset trzeci jednak. Trzeci jednak. Tak. Bo nie zaciąży bezbożne berło, a dla sam sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości. O, właśnie to jest to. Nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwym, znaczy nad losem sprawiedliwych, tak. Otóż, co to znaczy nie zaciąży berło? Nie będzie bez ukarania ten, kto zwłaszcza mając władzę, czyni niegodziwie. Dlaczego? Bo ci, którzy są pod jego panowaniem, będą robić to samo. Nie? Dlatego akurat to autor tutaj zapisał jako skutek czego? Okropnego postępowania królów Izraela, a potem królów Judy. Skoro królowie dopuszczali się haniebnych spraw, no to lud powiedział, to my też możemy. Zło jest niezwykle zaraźliwe. Niezwykle. I dlatego warto też na to zwrócić uwagę, proszę Państwa. Bóg więc nienawidzi czynionego zła z powodu po pierwsze zakłamania człowieka, z powodu samego zła, które jest czynione, splugawienia ziemi, upodobnienia się do pogan, plus jeszcze gorszenia, bo zło niestety ma tę ogromną możliwość jednak propagowania się bardzo szybkiego, o czym już też znowu mi się przypomina, czego takim najbardziej wyrazistym symbolem biblijnym jest co? To jest to, gdy nasza pierwsza matka dała owoc swojemu mężowi i on też zjadł. I tam sobie pamiętacie Państwo, powiedzieliśmy, że ten, kto grzeszy, bardzo często staje się rozsadnikiem grzechu, czyli zaraża tym grzechem od razu innych. Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do 19 rozdziału. Mamy jeszcze kilka minut. Tak. Te pierwsze wersety 19 rozdziału to właściwie jest znowu powrót do kultu, a nie do moralności. Tak, natomiast proszę Państwa, warto byśmy je odczytali do tego wersetu chyba 8, może nie, do wersetu 4, tak? Bo to ja przeczytam te 4 wersety, tak. A potem je krótko omówimy, bo zostało nam przecież już kilka minut tylko audycji. Dobra. Dalej, Pan powiedział do Mojżesza, mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan Bóg wasz. Nie zwracajcie się do bożków, nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan Bóg wasz. No mamy tu znowu powrót do wątków, które były wcześniej w księgach. Tak? Tak, zdecydowanie, czyli do dekalogu bardzo do mocno. Dekalogu. Natomiast widzicie, jak już często się pojawia to stwierdzenie, ja jestem Pan Bóg wasz, i po drugie to wołanie, bądźcie świętymi. Jeżeli byście Państwo treściowo rozpatrywali to, to macie taki troszkę misz-masz, nie podane w kolejności dekalogu, ale co jest charakterystyczne, zobaczcie, macie pierwsze trzy przykazania, znaczy pierwsze dwa dokładnie, tam nie ma stwierdzenia o nieszanowaniu imienia Bożego,
Bożego. Natomiast co jest powiedziane? Po pierwsze kwestia świętości ze względu na Boga i potem to pierwsze przykazanie, nie będziesz sobie czynił bożków. I w tym kontekście pojawia się co? Będziesz szanował ojca i matkę i będziesz przestrzegał szabatów. Czyli wyraźnie połączone jest to, co boskie, z tym, co ludzkie. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, dla Izraelitów i współczesnych Żydów. Zrozumiałem to właśnie, kiedy czytałem Jakoba Neusnera, jego rozmowy rabina żydowskiego z Jezusem. Bardzo Wam polecam tę książkę. Może nie jest najłatwiejsza w lekturze, ale fenomenalna, bo tam on akurat, podając tę zasadę, że nie zostanie jednak, znaczy dla siebie swoją drogę życiową, że nie zostanie uczniem Jezusa, ale paradoksalnie potwierdza nam bardzo mocno boskość Jezusa. Dla mnie to było odkrycie, zwłaszcza w relacji do czwartego przykazania, gdzie mówi wyraźnie, że po Bogu są rodzice i żaden wędrowny nauczyciel, czyli obcy, nie może wejść pomiędzy rodziców a Boga. I ja tutaj to od razu przypominam, bo widzicie Państwo też, tu relacja do ojca i matki jest jedyną relacją ludzką, ale znajduje się w kontekście relacji do Boga. I tu jest potwierdzenie Starego Testamentu, że rzeczywiście w tamtej mentalności nikt nie ma prawa plasować się pomiędzy Bogiem a rodzicami. Rodzice idą natychmiast po Bogu, co ma zresztą swoje bardzo głębokie uzasadnienie, bo jeżeli Państwo nie będziecie szanować, mówię, nie będziecie, wy to robicie, ale jeżeli ktokolwiek nie będzie szanował rodziców, no to jak może szanować potem drugiego człowieka? A więc to jest niesamowicie ważne, że to, co boskie, łączy się z tym, co ludzkie, poprzez rodziców. I dlaczego ja mówię, że akurat Neusner dał mi bardzo ważny dowód boskości Jezusa? Bo jeżeli Jezus mówi, że kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, albo syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, to mówi to już jako kto? Jako Bóg, nie jako człowiek. Właśnie to jest cudowny argument na to, że Jezus siebie rozumiał jako Syna Bożego. I to jest dla nas bardzo, a bardzo ważne. Oczywiście Żydzi odmawiają Panu Jezusowi boskości, dlatego mówią rzeczywiście, że to żądanie Jezusa wykracza przeciwko dekalogowi. My mówimy, nie wykracza, jeżeli przyjmiemy, że Jezus jest Synem Bożym. To ma wtedy prawo, bo Bóg idzie przed człowiekiem. Bóg idzie przed rodzicem, dlatego Jezus ma prawo żądać od swoich uczniów tego, aby był stawiany wyżej nawet niż rodzice, bo jest prawdziwie Synem Bożym. To takie ćwiczenia z logiki teraz były przez te ostatnie dwie minuty. Proszę Państwa, rzeczywiście jeszcze mamy taką minutę, półtorej, jeszcze jakoś chciałbym się to podsumować tylko. Znaczy czwarty werset to macie, proszę Państwa, to nie czyńcie sobie bogów odlanych z metalu, czyli to słynne pierwsze B, o którym zawsze wspominamy i tu Wam tylko już powiem, nie mylcie tego, znaczy nie mylcie, nie poddawajcie się twierdzeniu różnych sekt albo wyznań niekatolickich, które mówią, że Kościół samowolnie to przykazanie wyrzucił. Kościół niczego z dekalogu nie wyrzucił. Kościół tylko pierwsze B włączył do pierwszego A, czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, co jest dla nas zrozumiałe. Jeżeli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, a więc Bóg ma być dla ciebie najważniejszy, no to siłą rzeczy nie będziesz wykonywał żadnych bożków z metalu, bo sobie Bóg tego nie życzy. A więc jeżeli ich nie będziesz wykonywał, no to szanujesz pierwsze przykazanie. Więc Kościół uznał, że w dobie, kiedy już tego typu spraw nikt nie czyni, bo dzisiaj nikt o zdrowych zmysłach nie wykonuje bożków z metalu, którym będzie oddawał cześć. No więc Kościół mówi, to przykazanie włączmy do pierwszego jako uszanowanie Boga, czyli Bóg na pierwszym miejscu, a z kolei nie łączmy w 9 i 10 kobiety ze sprzętem domowym. Czyli nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, wyłączymy przed domostwo człowieka, czyli przed przykazanie 10. Wydaje się to jak najbardziej logiczne, proszę Państwa, jak najbardziej logiczne. I my tutaj to, co tu mamy jeszcze w Starym Testamencie, oczywiście pamiętacie, że żyjemy w czasach, kiedy powszechnie czyniono sobie rzeźby bożków i z kamienia, i z metalu, z drewna i tak dalej, i tak dalej. To przykazanie, czy wymienianie go, ma ono sens. Było bardzo istotne wtedy rzeczywiście. Oczywiście, natomiast u nas teraz nie, ono już, ja nie powiem, że ono jest niepotrzebne, ono jest zawsze potrzebne, bo bożkowie inni zawsze są, ale nie w takiej formie, w jakiej wtedy się to czyniło. Tak, teraz już rzeczywiście pora kończyć. Za tydzień w takim razie, w jakim idziemy kierunku? Tak, 19, tak, proszę Państwa, bo jednak
Pewnie obowiązki względem bliźniego są dość istotne, będą, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast mimo wszystko te kwestie prawne, one też nam dadzą troszeczkę do myślenia, więc ja bym mimo wszystko od wersetu piątego, będziemy sobie je tak troszeczkę przyswajać. Nie? Proszę Państwa, zdradzę Państwu jeszcze pewien sekret dzisiejszej audycji, bo dzisiaj byliśmy nie sami w studiu, bo dzisiaj poza naszą dwójką jeszcze towarzyszyła nam przez całą audycję jedna latająca tutaj mucha, więc być może gdzieś tam się nagrała, ją Państwo też usłyszą. Gdzieś nam tu wleciała, że studio jest zamknięte, to nie miała okazji do tego, żeby wylecieć. Może za tydzień już muchy nie będzie, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Michalski. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.